Chwila wody. Ło! Jaki wariat. Ojej. Jest. No. Ło! No i zaczynam drugą sesję, można powiedzieć, dzisiaj. Z rana niestety nic nie udało się złowić. Miałem jedno branie odcięty, odgryziony ogonek. No i później totalna cisza, wieje coraz mocniej. Zobaczymy, przyjechałem jeszcze na chwilę na kanał wyrzucać za szczupakiem, trochę większymi przynętami. Zobaczymy, może teraz coś się uda złowić. Trzymajcie kciuki, a ja biorę się za łowienie, bo już naprawdę bardzo się stęskniłem ze spinningiem. Dobra, zostawcie łapki, komentarze, subskrypcje, jeżeli możecie. I zapraszam was do oglądania. Casting do 140 gram. Duże przynęty. I wielki głód ryby. Zobaczymy, czy coś tutaj nam się uda złowić, czy nie. Siedzi pięknie. Prawda, nie będzie to duża ryba, ale ładnie przywali. Dawać tu, bo chcę pod most iść. Ładnie wyszedł z trzciny. No może to będzie nawet całkiem fajna ryba. Tak, nie jest zły. Oj. O. Waleczny. Pięknie go widać. Pięknie. Myślałem, że będzie dużo mniejszy, a on to dość takich fajnych rozmiarów wyszedł. Dobra. O, kawał pięknej ryby. Pierwsza ryba sezonu. Szybko go odhaczę. Myślę, że tutaj nie będę miał zbytnio problemu, żeby go wypiąć. Chwila wody. Ło! Jaki wariat. Nie wiem, czy to widzieliście, ale chciałem mu dać, żeby chwilę sobie odpoczął, ale on tu porządnie szaleje. Trzeba uważać, żeby mi nie wyskoczył. O, robimy to w ten sposób. Tutaj tak. Słuchajcie, kawał porządnej ryby. O! I właśnie sobie odpłynął. No i niestety nie udało się zmierzyć tego szczupaka. Ryba mi wyskoczyła z rąk, wpadła do wody. Ale co, piękny, gruby, fajny, wiosenny szczupak. Jestem mega szczęśliwy, że udało się w końcu coś złowić. Niestety palec mi krwawi, ale zaraz przestanie. Adrenalina musi trochę opaść. Także pierwsza ryba zaliczona. Myślę, że teraz już będzie łatwiej. Biorę się dalej za wędkowanie, a was zapraszam do oglądania. Właśnie przed chwilą wyciągnąłem, złowiłem drugiego szczupaka, 65 cm. I zgadnijcie co? Kamera była wyłączona. Także przepięknie. Dobra, zobaczcie co mi tu narobił. Całe wszystko poplątane. Guma gdzieś tam leży. O, tu jest guma. Bez wkrętki, bez niczego. Masakra. Biorę się do roboty.
Ojojoj. Jest. Siedzi. Dobra, mały, ale trzeci z tego miejsca. I pierwszy na MacPlaya. Nie, może nie jest taki mały. Jednak malutki. Chodź, 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 chodź. Mam nadzieję, że teraz się nagrało. Tak, teraz się nagrywa. No to słuchajcie, jest trzecia ryba. Też malutka. I już się wypięła, tak. I już się wypięła nawet. Także szybko przynętę wyciągniemy. 60 cm może mieć. Dobra, szybciutko do wody. Tego się udało nagrać, także fajnie. Nic nie spieprzyłem. Piękna sprawa, trzeci szczupak w ciągu 15 minut. Chyba się odpaliły, więc nie gadam, nie ględzę. Po prostu próbuję złowić jeszcze jednego. No się tu poplątało wszystko. Także tak, przynęta, na którą złowiłem tego małego drania, to jest Abu MacPlay, chyba to się nazywa, czy jakoś tak. Fajna guma, 20 cm, szczupak 60. Dobra, zmienimy MacPlaya na coś innego. Zrobimy jakiś jeden większy kaliber. A, tu jest. Wielka guma MacPike, 25 cm, 106 gramów. O, to pracuje nieziemsko. Kawał kotleta. O, jak to leci. Kurde. Proszę to. Kurwa, na 25 cm gumę. Dobra, jeszcze jeden rzut może poprawi. Ale maleńki. Jeszcze pierwszy rzut. Ładnie wyszedł spod mostu. Chodź, 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 chodź. No, 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 no. Opa. Dajcie. Czwarta rybka. Myślę tutaj, że z 65 cm. Szybko. Nie będę jej mierzyć, tylko zwracam jej wolność. Jeszcze parę rzutów spróbuję wykonać. Zobaczymy, czy się uda coś złowić, czy nie. Na razie cztery rybki. Piękne, piękny wieczór. Wypuszczę rybę z podbieraka. Płyń sobie, kolego. Ale jak pięknie, majestatycznie odpłynął. Dobra. Czyli co, lecimy dalej. Spróbuję jeszcze coś złowić. Nie wiem, czy zaraz nie będę musiał uciekać przed deszczem, ale ja się zastanawiałem, co tu tak dużo szczupaka siedzi. Ale nie wiem, czy to widzicie. Ale tu jest pełno. Nie wiem, czy to jest mały klęcz, czy płoć. Nie wiem, ale cała wica tu jest. Więc warto tu się jeszcze skupić trochę na tym miejscu.
tu jest tak dużo drobnicy, jest duża szansa, że jeszcze coś tu się uda złowić. O Jezu, ale się wystraszyłem, a on sobie szedł grzecznie za przynętą. A idzie, idzie, idzie. Znowu szedł. Jest, jest. Słuchajcie, miałem już jechać do domu, ale stwierdziłem, że jeszcze na chwilę tutaj wyskoczę. Po drodze zatrzymię się, wyskoczę z auta, bo przestało chwilowo padać. Więc zobaczę ten jeden kanał, w jedno miejsce dosłownie, kilka rzutów i wtedy będę uciekał już do domu. Także trzymajcie kciuki i zobaczcie, czy się udało coś złowić. Kurde, znowu tu stał. Teraz mu wyrywałem z pyska normalnie. No dobrze. To jest najgorsze, jak widzisz branie. I za szybko zatkniesz. Ale dzisiaj dzień fajny, no. No i dobra, kochani, ja już kończę na dzisiaj, bo no już co chwilę pada. Już zmęczony troszkę też jestem od samego rana na rybach, można powiedzieć, z małą przerwą popołudniową na obiad w domu, na śniadanie, obiad i kolację w sumie, trzy w jednym. Dzień słabo się zaczął, fajnie się zakończył, więc na plus. Cztery ryby udało mi się wyciągnąć, chyba trzy tylko są nagrane. Szkoda tej jednej ryby, że nie udało się nagrać. Co mogę więcej powiedzieć? Na sam koniec jeszcze dwa wyjścia, kilka brań niewciętych. Mam nadzieję, że będzie widać na kamerze te wyjścia szczupaków. Ja jestem bardzo zadowolony. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgów. No i co? I do zobaczenia następnym razem. Na razie.